Prezentację widać i mnie też, tak? Dobrze. Więc witam Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do tego webinara. Cieszę się, że nas jest aż tyle osób. Porozmawiamy sobie dzisiaj tylko przez godzinkę, dlatego może troszeczkę w skrócie, trochę lakonicznie, ale o kwestiach regeneracji, właśnie budowania masy mięśniowej, czym jest hipertrofia, czym jest ten anabolizm, gdzie są Liga Mistrzów zaburza regenerację. Tak, ogólna imponąca i czteropak na pewno też zaburza regenerację. Porozmawiamy sobie o budowaniu tkanki mięśniowej, hipertrofii mięśniowej. To jest dość ciekawe. Badania wyszły w tym roku, pokazujące, że tkanka mózgowa, synteza białka mięśniowego, masy protein syntezy w mózgu przechodzi 4 razy szybciej. W związku z tym ten mózg się dość szybko regeneruje. Warto też ćwiczyć mózg. Jeśli chodzi o samą hipertrofię mięśniową, czy anabolizm, tak? Jeśli chodzi o przyrosty tkanki mięśniowej, to należy zacząć od tego, że nie nachodzą bez wysiłku fizycznego. Wysiłek fizyczny, trening oporowy, czy jakikolwiek trening jest podstawą. I tutaj będziemy mieli coś takiego, takie zagadnienie jak adaptacja, adaptacja wysiłkowa. Nieraz słyszymy w internetach, czy potrafimy przeczytać artykuły w internetach, które sugerują, że dieta to jest 90% sukcesu. Nie wiem jak Państwo, ale jeszcze nie znam osoby, która jadła, nic nie robiła i została jakimkolwiek mistrzem, choćby mistrzem podka. To się nie zdarza. Zawsze wysiłek fizyczny jest głównym czynnikiem adaptacyjnym. Adaptacje następują w obrębie za pośrednictwem jakiegoś bodźca. Bodźca w postaci wysiłku fizycznego. Czy jest to trening siłowy, oporowy, właśnie trening wytrzymałościowy, jakikolwiek, to wydolność zachodzi, adaptacje wychodzą po pewnym bodźcu fizycznym. Adaptacja jest to przystosowanie się organizmu. Wiemy z kilku publikacji, że te adaptacje następują po 3-4 tygodniach. Samo spuchnięcie mięśnia po pierwszym treningu może trwać nawet do 72 godzin. Ogólnie jesteśmy troszkę bardziej spuchnięci przed treningiem, czyli jesteśmy troszkę bardziej spuchnięci po treningu. W związku z czym możemy, wykorzystując tą informację, że to spuchnięcie trwa jeszcze 72 godziny, możemy spokojnie przed takim spotkaniem jakimś klatę zrobić dzień wcześniej i liczyć na to, że koszula będzie opięta jeszcze następnego dnia. Ale jest to tylko opuchlizna mięśniowa. Nie doszło tam do przyrostu, nie doszło do przyrostu, do rozrostu tkanki mięśniowej, do zróżnicowania się białek mięśniowych. Tak? Więc jeśli chodzi o samą adaptację wysiłkową, możemy się spodziewać jakichś przyrostów po 3., 4., może 5. tygodniu pracy fizycznej. I to nie raz w tygodniu, tylko systematycznej pracy troszeczkę częściej niż na pewno raz w tygodniu. Tutaj na pewno byłaby dłuższa dyskusja na temat bodźców, które mogą stymulować nas do rozwoju, które mogą nas stymulować do tej hipertrofii mięśniowej, do adaptacji wysiłkowych. Na pewno byłby to długi, ciekawy temat, wykraczający na pewno poza możliwości czasowe tego webinara. Zapamiętajmy tylko to, że żeby być większym, silniejszym, bardziej wydolnym, musimy ćwiczyć i musimy to robić systematycznie przez dłuższy okres czasu. Ja sobie formę sportową i możliwości regeneracyjne czy adaptacyjne dzielę na 3 systemy. Te systemy sobie zaadaptowałem z książki pana Zaciorskiego i Kramera. Tak? Kramer i Zaciorski, zdaje się, 2006, Practice of Strength Training, czy jakoś tak. Mogę podrzucić później linka, jeśli ktoś by chciał tę książkę przeczytać. Wydaje mi się, że jedna z fajniejszych publikacji, fajniejszych książek, jeśli chodzi o budowanie siły i masy mięśniowej. Pierwszym systemem, który się adaptuje, jest system metaboliczny. Czyli widzimy, że po treningu, na przykład cokolwiek byśmy nie zrobili, poszlibyśmy pobiegać na 10, 20 minut, 30 minut. No i Boże, godzinka na przykład, w pewnym wieku jest to już godzinka, jest to już to dużo, na przykład dla mnie. Wyczerpujemy pewne systemy energetyczne, wyczerpujemy system metaboliczny. Wypłukujemy glikogen mięśniowy, wypłukujemy, zmniejszamy ilość fosfagenów w mięśniach. I pierwszym systemem, który nam się tutaj odnawia, który możemy zregenerować, jest to właśnie ten system metaboliczny. W przeciągu 24 godzin
jesteśmy w stanie załadować mięśnie na nowo glikogenem mięśniowym. Jesteśmy w stanie go załadować praktycznie w 100% lub nawet z lekką górką. Na prezentacji zaznaczone macie Państwo na zielono. Jest to system metaboliczny. Glikogen mięśniowy może się załadować z nadwyżką, z tak zwaną superkompensacją. Ta kompensacja prawdopodobnie z każdym razem może być troszkę większa. Dlatego sportowcy są w stanie wciągnąć do swoich mięśni nawet dwa razy więcej glikogenu mięśniowego niż kowalscy. Tutaj nic personalnego do kowalskich. Chodzi o to, że przeciętny zjadacz hamburgerów nie jest w stanie wchłonąć tyle glikogenu do mięśni, ile są w stanie wchłonąć sportowcy. Jest to dość ciekawa przewaga sportowców nad zwykłymi ludźmi, dlatego że dużo więcej są w stanie wchłonąć cukru do mięśni i nie dochodzi w tym wypadku do lipogenezy. Tak, jeszcze tkanka tłuszczowa nie tworzy się w sytuacji, w której jeszcze jesteśmy w stanie jakby kompensować sobie tą ilość, kondensować sobie tą ilość glikogenu w mięśniach tego cukru. Czyli w ogóle warto być sportowcem, tak? Większa tkanka mięśniowa powoduje to, że mamy gdzie chować ten cukier, a do tego adaptacje wysiłkowe powodują to, że jesteśmy w stanie tego cukru chować jeszcze więcej. Te mięśnie są bardziej pojemne, bardziej wrażliwe na cukier. Jesteśmy w stanie go załadować z pewną kompensacją. Niektóre publikacje pokazują, że zdaje się 1,7, 1,9 razy więcej są w stanie sportowcy zachować niż zwykli kowalscy. Jeśli chodzi o pierwszy system, to możemy zrobić w obrębie tego systemu metabolicznego, żeby zastosować, żeby zmaksymalizować regenerację wysiłkową, to jest załadować odpowiednią ilość węglowodanów. Taka ilość węglowodanów, która poprawi nam, inaczej, taka ilość węglowodanów, która zmaksymalizuje regenerację do następnej jednostki treningowej, to będzie w przeciągu pierwszej, jednej, dwóch godzin około 1 grama węglowodanów do gramu masy ciała. Czyli przez pierwsze 2 godziny próbujemy zjeść prawie 2 razy więcej węglowodanów niż ważymy. Tak? Dla mnie 76 kg w tym momencie potrzebowałbym zjeść w przeciągu 2 godzin około 150 gramów węglowodanów. Byłoby to mniej więcej optymalna regeneracja pod następną jednostkę treningową. To znowu możemy sobie zadać pytanie, do czego ten glikogen mięśniowy jest mi znowu potrzebny. Jeśli druga jednostka treningowa nie następuje tego samego dnia, to nie mamy się z czym śpieszyć. Dlatego, że węglowodany nie biorą udziału w budowie masy mięśniowej, tak? Nie biorą udziału w regeneracji. To, co bierze udział w regeneracji, to co bierze udział w regeneracji, to tkanka, to, przepraszam Państwa, wyłączę telefon. To, co bierze udział w budowie masy mięśniowej, to na pewno białko i kalorie. Jeśli chodzi o węglowodany, one takich właściwości nie mają. Jednakże, jeśli mamy dwie jednostki treningowe w ciągu dnia, jeśli mamy dużo jednostek treningowych w ciągu tygodnia, to uzupełnienie glikogenu będzie dla nas pewnym priorytetem. Dlaczego? Wróćmy sobie do samego do wysiłku fizycznego. Czyli jeśli Państwo wykonujecie trening na pół gwizdka, to nie dochodzi do adaptacji. W związku z tym potrzebujemy maksymalnej ilości energii i komfortowego wykonywania pewnych treningów, żeby adaptacje zaszły. Im jesteśmy bardziej zaangażowani, bardziej zaadaptowani czy zaawansowani w treningach fizycznych, w budowaniu siły, nie wiem, w crossfitach, w brazylijskim jiu-jitsu i tak dalej, w treningach obwodowych, sprinterskich, wytrzymałościowych, my musimy szukać większych bodźców do adaptacji. Nie możemy robić treningu na pół gwizdka. Nie możemy robić treningu, nie wiem, byliśmy 8 godzin na czczo i w tym momencie robimy sobie długie wybieganie, bo ono nie będzie na intensywności, która nas interesuje, na intensywności, która powoduje adaptację wysiłkową. Tak? Czyli jeśli idziemy na crossfit, jesteśmy na diecie, powiedzmy, niskowęglowodanowej. Od, nie wiem, całego dnia nie zjedliśmy kawałka bułki, ryżu, zjedliśmy pół banana lub zjedliśmy węglowodany tylko i wyłącznie około treningowo, to prawdopodobnie jest to za mało na zrobienie choćby rozgrzewki. Tutaj kwestie właśnie regeneracji glikogenu mięśniowego będą miały priorytet i będą miały jeszcze większy priorytet w sytuacji, kiedy mamy dwie jednostki treningowe w ciągu dnia. Te tak zwane okna anaboliczne, czy okna, o których się bardzo chyba szeroko rozpisują internety,
Mają większe znaczenie, jak jesteśmy sportowcami na wysokim poziomie, olimpijczykami, którzy trenują 2, 3, nawet 4 razy dziennie. Wtedy to ma sens. To ma sens jeść w szatni, to ma sens wciskać dwa banany, popijać, zagryzać żelem, łykać białko i tak dalej. W sytuacji, kiedy trenujemy 3, 4 razy w tygodniu, to całkowicie nie ma sensu. Tak? Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żebyśmy podchodzili do treningu zregenerowani. Ta regeneracja i tak nastąpi. Więc jeśli chcielibyśmy przyspieszyć tą regenerację pierwszego systemu metabolicznego, no to na pewno suplementacja kreatyną, suplementacja, jedzenie węglowodanów, czyli większej ilości węglowodanów niż dotychczas oraz kaloryczność na plus będą nam sprzyjały. Tak? To jest też bardzo ważna sprawa, że ta kaloryczność, jak Państwo widzą na tabelce, występuje przynajmniej w dwóch miejscach. Jest naprawdę bardzo nikła ilość publikacji, które sugerują, że możemy budować masę mięśniową, czy możemy się regenerować na ujemnym bilansie kalorycznym, tak? Właściwie publikacje sugerują, że może to występować u ludzi bardzo otyłych, które deficyt kaloryczny ciągną sobie troszkę z nadmiaru tkanki tłuszczowej, prawda? U osób szczupłych jednak adaptacje wysiłkowe nie bardzo chcą zachodzić, przynajmniej hipertrofia mięśniowa nie bardzo chce zachodzić w sytuacji, w której jesteśmy na ujemnym bilansie kalorycznym. Wydaje mi się, że to się może spokojnie też tyczyć ludzi, którzy się wspomagają różnego rodzaju środkami, powiedzmy, nie do końca dozwolonymi lub wersyjnymi. Jeśli nie jesz, jeśli mało jesz, jeśli jesteś na zup chińskich po prostu cały dzień, to nie wiadomo, co byśmy wciskali sobie gdzieś tam, to nie będzie działać. Kolejnym systemem,